Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszy poranek, w środę 27 stycznia. Słowo Boże, które Pan Bóg do nas kieruje, czytam ze Starego Testamentu, z Księgi proroka Izajasza, gdzie w 29 rozdziale, w 24 wierszu czytamy słowa. Ci, którzy duchowo błądzili, nabiorą rozumu, a ci, którzy szemrali, przyjmą pouczenie. Słowo z Nowego Testamentu zapisane jest w liście świętego Jakuba w 1 rozdziale, w 5 wierszu. Jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Słowo ze Starego Testamentu wyjęte jest z perykopy odkupienie Izraela. Natomiast to słowo z Nowego Testamentu, z listu świętego Jakuba, z fragmentu wiara i pokora. Słuchając tych słów, w ten nowy dzień, który Pan Bóg przed nami otwiera, możemy wysłyszeć zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie słowo koncentrujące naszą uwagę na mądrości. Mądrość, możemy powiedzieć, jest przejawem świętości. Według świętego Jakuba, który pisze w 3 rozdziale, w 17 wierszu, mądrość jest czysta, miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna. Można powiedzieć, piękny obraz mądrości. Myślę, że każdy z nas potrzebuje mądrości. Każdy z nas w każdym kolejnym dniu naszego życia musi podejmować różne decyzje. Z pewnością zastanawiamy się nad tym, jaką podjąć decyzję, aby była ona mądra dla nas, dla naszych najbliższych, żeby te nasze decyzje podobały się również Bogu. Warto się zastanowić, gdzie można znaleźć mądrość. Odpowiedź znajdujemy w dzisiejszym tekście. Jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie, bez wypominania, a będzie mu dana. Dobrze jest od czasu do czasu zadać sobie takie bardzo konkretne pytanie. Czy wzrastam w mądrości? Tak jak powiedziałem, nasze życie jest bardzo dynamiczne. Często, nieraz bardzo szybko musimy podejmować decyzje. Wraz z upływem czasu stajemy się albo mądrzejsi, albo niestety, musimy to również z pokorą powiedzieć, podejmując złe decyzje, nie do końca mądrzy. Zastanówmy się, kim się stajemy. Jak wygląda nasze życie? Czy podejmujemy właściwe decyzje? Na dzisiejszy dzień wyznaczona jest również bardzo ciekawa i głęboka myśl. Człowiek jest tak długo mądry, jak długo szuka mądrości. Jeżeli mniema, że już ją znalazł, wówczas staje się błaznem. Jakże wielu możemy znaleźć na drogach naszego życia takich, którzy uważają się za mądrych, a czy są mądrzy, to trudno powiedzieć. Wielu jest takich, którzy są pokorni, skromni i można powiedzieć, są mądrzy. Nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć drogę, która prowadzić nas będzie do mądrości. Dzisiaj, słuchając tego słowa, możemy powiedzieć, to jest okazja ku temu, aby się znowu zastanowić nad tym, jakie jest moje życie. Bóg w swojej miłości, w swojej łasce przychodzi do każdego z nas. To słowo, które dzisiaj Pan Bóg do nas kieruje, niech dla każdego z nas będzie takim słowem, które skłoni nas do refleksji nad własnym życiem. Skłoni nas do tego, abyśmy z pokorą stanęli przed Bożym obliczem
i nie wstydzili się Boga prosić o mądrość. Nie wstydzili się Boga prosić o to, aby nasze życie przejmował w swoje ręce. Na początku tego nowego dnia życzę sobie, każdemu z nas, abyśmy podejmowali właściwe decyzje. Abyśmy z radością przychodzili przed Boże oblicze i w społeczności z Bogiem szukali mądrości. Pamiętajmy, prawdziwa mądrość zaczyna się i kończy w Bogu. Niechaj Pan Bóg ten dzisiejszy dzień raczy nam pobłogosławić. Amen.